Renata Grochal, Onet Opinie. Witam Państwa. Naszym gościem jest dzisiaj Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości, poseł Solidarnej Polski, lat 32, jeden chyba z najmłodszych polityków w rządzie. Dzień dobry. No, jeszcze przed 40. Dziękuję za przypomnienie. Panie ministrze, ale chciałam pana zapytać, czy minister Ziobro został już wezwany przez CBA albo przez prokuraturę? W jakiej sprawie? Nie domyśla się pan? Nie, kompletnie nie. W sprawie wyników z kontroli NIK-u w Funduszu Sprawiedliwości, bo chyba tam trochę pieniędzy wypłynęło z tego funduszu w jakichś dziwnych celach. Nie. Raport. Sfera Funduszu Sprawiedliwości dyskutuje się o tym raport jest bardzo jednoznaczny. Zacytuję. 280 milionów złotych zostało wydane w sposób niegospodarny, niecelowy, a także sprzyjający powstawaniu mechanizmów korupcjogennych. Pani redaktor, pozwolę sobie zacytować w ramach odpowiedzi takie stwierdzenie. Szanowni Państwo, w tej sprawie, czyli Funduszu Sprawiedliwości, nie będziemy kierować zawiadomienia do prokuratury. Dlaczego? Ponieważ nie było naruszone kryterium legalności, a ono jest podstawą ewentualnego wniosku w tym zakresie. A dlaczego nie było naruszone kryterium legalności? Ponieważ w 2017 roku nowelizacja Kodeksu Karnego Wykonawczego rozszerzyła katalog działań, które mogą być finansowane z tego funduszu. Jakby pani mogła strzelić, czyje to są to słowa? Czyli zmieniliście prawo pod siebie, żeby lega artis mógł móc robić takie działania, nie. Jak na przykład nie, 43 miliony złotych. Panie redaktor, może podpowiem, bo pani zdecydowała, pani odpowiedziała. Sytuacja jest taka, że jasno zostały określone cele funduszu, czyli pomaganie pokrzywdzonym, przeciwdziałanie przestępczości, pomaganie osobom, które wchodzą z zakładów karnych. To są trzy podstawowe cele. Przeciwdziałanie jest równoznaczne, też pomaganie pokrzywdzonym to są równoznaczne cele. A raport NIK-u, ten powtarzań, de facto pan prezes Banaś powtarza to samo, co było w tych raportach, które pan prezes Kwiatkowski, bo jego osoba cytowałem. Te dane też, kontrola na kontroli tego samego, by tylko znaleźć na siłę inne wnioski w oparciu o te same dane. Po prostu ustawodawca zdecydował, że Fundusz Sprawiedliwości ma szeroko finansować różne cele, które mają pomagać przeciwdziałaniu przestępczości, tak jak również pomocy pokrzywdzonym. I to, co pani zacytowała, tę kwotę, to pan Banaś sobie wymyślił, że to mu się po prostu nie podoba. A prawo jest takie, jakie jest. Słusznie. A jak ma przeciwdziałać? Niech pani zauważy, że w cytacie, bo kontrole NIK-u opierały się na gospodarności, celowości i legalności. Jakoś tam ta legalność tak w tym raporcie wymknęła. A dlaczego? Bo pan Banaś ma swoje problemy i próbuje wikłać instytucję, panie która została mu powierzona, do rozwiązywania swoich osobistych problemów. Taka, żeby mnie zagadać. Nie uda się. Chcę pana zapytać, ja tylko odpowiadam. Jak wiąże się z pomocą ofiarom przestępstw to, że 43 miliony złotych dostała fundacja Profeto, prowadzona przez byłego egzorcystę, który wypędzał złe duchy z wegetarianki za pomocą salcesonu. I teraz fundacja ma wybudować specjalistyczne centrum pomocy dla ofiar przestępstw. Centrum co prawda nie powstało, ale jest bardzo ciekawy projekt. W ramach tego projektu mają być trzy reżyserki, stanowisko postprodukcji, 5 studiów nagraniowych, 2 biura open space. Przede wszystkim. I proszę mi powiedzieć, dlaczego to ma być sfinansowane z pieniędzy polskich? Jakoś tak dziwnie przypadkiem pominęła dziwnie pani. Dziwnie przypadkiem się składa tak, że ten ksiądz, momencik, jeszcze ja nie dokończyłam. Dziwnie się składa tak, że ten ksiądz buduje imperium medialne, które ma konkurować z Tadeuszem Rydzykiem. Zgadza się? Postawiła pani kilka tez, aczkolwiek fakt, jakby skala tej manipulacji bardzo prosto jest to pokazać, z tego powodu, że pani jakoś dziwnie nie wspomniała, że projekt dotyczy zapewnienia miejsc noclegowych pokrzywdzonym osobom przestępstwami, a to, że bardzo szeroko zakrojona jest inicjatywa w zakresie tej inwestycji, pokazuje, że działania są realizowane wielopoziomowo i przede wszystkim istotą tej inwestycji jest zapewnienie kilkudziesięciu miejsc noclegowych dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. I jeśli fundacja, która będzie realizowała to zadanie, będzie realizowała jeszcze szereg innych zadań, nie ma nic przeciwko temu. Z pewnością, jak będzie to zadanie
można powiedzieć, realizowane, będą oddawane poszczególne aspekty tego projektu do użytkowania, będziecie Państwo jako media również mogli o tym informować. Natomiast właśnie to co Pani pokazała, pokazuje właśnie odwołanie się do jakiegoś księdza. Nie wiem, nie znam tego człowieka, więc nie wiem, na ile to, co Pani mówi, jest prawdą, czy to są jakieś po prostu takie wycięte kawałki, które razem mają tworzyć... Ksiądz się nazywa Michał Olszewski. Czy razem ma otworzyć jakieś wrażenie o jakiejś niepoważnej osoby. Natomiast podobne typu manipulacje właśnie mają służyć temu, żeby pokazać, że tutaj nie jest realizowany cel funduszu. Podam Pani przykład. Momencik, konkretny. Ale dlaczego nie pomaga się bezpośrednio ofiarom przestępstw, na przykład Centrum Praw Kobiet, które od 20 Pani lat zajmuje się pomocą bitym kobietom, dzieciom i nie dostało pieniędzy od ministra Ziobry z Funduszu Sprawiedliwości, nie dostał telefon zaufania, który pomaga dzieciom redaktor, z problemami, na to za chwilę. Tylko dostaje ksiądz, który... Momencik. Właśnie znowu pani podaje manipulację, bo pani podaje zadania, pytanie. To niech pani dokończy, tylko dostaje człowiek, w tym programie. Który nie pomaga żadnym ofiarom przestępstw. W pierwszej kolejności pani stosuje manipulację na manipulacji. Pokazałem pani pierwszą, że pani nie powiedziała o tym, co ma być w tym ośrodku. To raz, to pokazuje pani złowolę w tej rozmowie. Druga rzecz dotyczy tego rodzaju właśnie takich manipulacji, które mają tworzyć taki opis czegoś niepoważnego i na co poszły pieniądze i wrażenia o wypłynęły. Widziałem taki zarzut w internecie, że mają być badane przepisy dotyczące małżeństw w Peru i 6 milionów złotych na to poszło. Taki ale ja o to nie absolutny. Pytam. Nie, rozmawiajmy pani o tym. Proszę pozwolić mi skończyć, ja wtedy odpowiem na pani kolejne pytanie, nie, ale proszę, które pani postawiła. Nie, odpowiadać pani, na coś, nie, czego pani ja... Rektor, pani stosuje mechanizmy manipulacyjne i nie pozwala mi pani w tej rozmowie pokazać, na czym one polegają i krok po kroku proszę pokazywać. Proszę odpowiedzieć na moje pytanie. I w tym przypadku, podobnie jak w tym, który pani podała, podano, wyrwano z kontekstu jakieś pasujące, jakieś drobne elementy, by postawić obraz całości. I na przykład drugi element w obszarze tego badania jest taki, że wykonano 250 prac badawczych na całym świecie, badając przepisy w różnych krajach dotyczących ochrony przed przemocą w rodzinie na przykład. I chronić dzieci na przykład w sytuacji rozpadającego się małżeństwa, jak je chronić przed skutkami negatywnymi. Ja pytam o ten konkretny przypadek. To jeszcze dodam do tego konkretnego przypadku, że OKO.press napisało, że w tym miejscu wskazanym przez tego księdza nie powstanie ta nieruchomość, dlatego że warunki zabudowy nie pozwalają postawić tamtego centrum. Pani redaktor, ja z chęcią odpowiadam na pytania, ale też uważam, że mam prawo, żeby w sposób rzetelny to zrobić, a nie tylko tak, nie, albo... No proszę bardzo, tylko proszę odpowiadać na pytania, a nie pływać, albo nie pływam, odpowiadać tylko na coś, o czym pani, ja nie rozmawiam. Nie mówię o małżeństwach. Wie pani, problem polega na tym, że pani oczekuje ode mnie, żebym w dwóch zdaniach się wypowiadał w sprawach bardzo istotnych, skomplikowanych. Pani tłumaczy też tło, bo właśnie wyrwanie z kontekstów pewnych rzeczy jest właśnie istotą tej manipulacji. Do meritum. I przechodząc do meritum, do odpowiedzi na pani pytanie, bo nie pozwolę też z tego zejść, bo pani zadała bardzo ważne pytanie, które jest kolejną manipulacją w tej rozmowie. Mianowicie te badania dotyczące Peru rzekomo, które kosztowały nie 6 milionów, ale 5 tysięcy złotych. A pan ciągle o tym Peru. Dobrze, to może inne pytanie. Pani doktor, bo pani powiem półtorej zdania, a pani mi przerywa i twierdzą, że nie mówię na ale temat. Ale pan opowiada o Peru, podczas gdy ja nie pytam o Peru. Ale pani rektor, podała pani przykład zarzutu. Tak, NIK-u, 42 miliony złotych z publicznych pieniędzy. Na co faktycznie nie idą. Powiedziałam pani, że te pieniądze idą na konkretne rzeczy dla pokrzywdzonych. Podałam pani inny przykład pokazujący manipulację tym ale samym czy nie sposobem jest tak, i pani konsekwentnie momencik, nie ale... pozwala mi dokończyć odpowiedzi. Panie ministrze, ale redaktor, czy nie jest tak, że przy okazji redaktor, albo pod hasłem budowy pytanie, centrum pomocy ofiarom nie mogę, przestępstw nie mogę pani powiedzieć na powstają pytanie. Jakieś studia, ktoś chce tam panie robić redaktor, rzeczy związane z mediami. Redaktor, no dlaczego czy mogę podatnicy na pani mają pytanie? To finansować? Więc pokazałam pani, że sprawa Peru, 6 milionów złotych, 5 tysięcy kosztowało to badanie, powstała ustawa antyprzemocowa dzięki tym badaniom, która dzisiaj chroni pokrzywdzonych przestępstwami. Nie, o to pytałam. Ale nie, panie rektor, ale bo... przejdzie pan do tego centrum wreszcie, czy nie? Ja z wielką chęcią przejdę, tylko chciałbym, żebyśmy rozmawiali poważnie. Rozmawiamy poważnie. Pani stosuje manipulacje, nie pozwala mi się do nich odnieść i kiedy próbuję to robić, pani przeskakuje na kolejny temat, rzekomo twierdząc, że nie odpowiadam na pytanie. Panie ministrze, ja pana pytam o konkrety, ja pytanie, a pan pływa. Ja pani pytanie, ale odpowiedziałam pani konkretem. Proszę.
pierwsze, to jest publikacja, jedna z wielu, która powstała wskutek tych badań, rzekomo 6 milionów na małżeństwa w Peru. Ale ja nie pytam o małżeństwa w Peru, ja tylko pytam pana o ośrodek za 42 miliony złotych z publicznych pieniędzy, które ma powstać, a go nie ma. Za to w projekcie są, tak jak mówiłam, 3 reżyserki, 5 studiów nagraniowych, postprodukcja mieli, i 2 biura. Ponieważ mają być zapewnione miejsca noclegowe dla osób pokrzywdzonych w liczbie kilkudziesięciu. Tak, jeśli w ogóle powstanie ten budynek. To jest główny cel. I zda pani kolejne pytanie, oczywiście ja tego nie ucieknę, bo jest bardzo ważne, bo pani stwierdziła, że na to pieniądze są, a na Centrum Praw Kobiet czy na telefony zaufania nie ma. Otóż pani panie ministrze, momencik, bo teraz... To właśnie chcę odpowiedzieć na pytanie, które pani zadała. Tak, słucham. No proszę, dziękuję. Otóż, szanowna pani redaktor, Centrum Praw Kobiet nie jest jedyną organizacją w Polsce, która świadczy pomoc pokrzywdzonym. Natomiast dzięki powstaniu Funduszu Sprawiedliwości, bo wcześniej takiego mechanizmu finansowania nie było, wydawano ledwie 1,5 miliona złotych na to, żeby pomagać pokrzywdzonym bezpośrednio. Dzisiaj wydaje się ponad 80 milionów i jest stworzona sieć 300 kilkudziesięciu, nie jedno Centrum Praw Kobiet, tylko 300 kilkadziesiąt ośrodków w całej Polsce, które od 2019 roku udzieliło pomocy 100 tysiącom osób, które zgłosiły się twierdząc, że są pokrzywdzone przestępstwem i potrzebują wsparcia w zakresie telefonu zaufania. A teraz chcę pana zapytać. Nie, druga część pytania też jest ważna. Telefon zaufania. To, że jedna organizacja nie dostała finansowania na telefon zaufania, nie oznacza, że tego rodzaju świadczenia, tego rodzaju pomoc nie jest świadczona. I właśnie pani pytanie w ten sposób zostało zadane, w sposób zmanipulowany, że odbiorca naszej rozmowy ma myśleć, że jakiś ksiądz dostaje pieniądze, a tutaj Centrum Praw Kobiet nie, na to pieniędzy nie ma. Otóż zarówno 300 kilkadziesiąt ośrodków w Polsce ma pieniądze, jak i z telefony całodobowe, które tak, świadczą pomoc pokrzywdzonym. Czy nie jest tak, że świadczy tę pomoc tak, ktoś inny niż ta organizacja, która tak, pani rozumiem, wskazała. Świadczy pomoc organizacja, która poucza dzieci w jakiś dziwny sposób, bo o tym też w Newsweeku kiedyś był artykuł. Chcę pana zapytać, czy nie jest tak, że Solidarna Polska zrobiła sobie fundusz wyborczy z Funduszu Sprawiedliwości, dlatego że pan wskazał taki cel, że tutaj przeciwdziałanie przemocy albo pomoc ofiarom przestępstw i słusznie, taki powinien być cel. Tymczasem przekazano w okręgu, z którego kandydował wiceminister Warchoł, w Rzeszowie 500 milionów dla szpitala. Jaki to ma związek z Funduszem Sprawiedliwości? Nie ma żadnego związku, ponieważ nigdy 500 milionów złotych nie zostało przekazanych w trakcie kampanii pana ministra Warchoła w okręgu. Ale obiecał to, czy nie? Nigdy takiej obietnicy nie składał, ponieważ fundusz nawet rocznie taką kwotą nie dysponuje. Przecież Warchoł obiecał pieniądze, pół miliona, a milion złotych poszło do okręgu pana wiceministra Wosia w kampanii wyborczej na remont szkoły. No, pani redaktor, no, kwota kontroli NIK-u to jest bodajże 800 milionów. Pani mówi o pół milionie, mamy 41 okręgów wyborczych w Polsce, to wychodzi, że na jeden okręg wyborczy, jeśli stosowalibyśmy tę miarę, przypada 20 milionów złotych, więc zarzut co najmniej postawienie w takim kontekście jest kuriozalny. Ja się cieszę, że pan sobie kpi z tego, natomiast pytanie jest takie, dlaczego niezgodnie z celami funduszu były przekazywane pieniądze na kampanię polityków Solidarnej Polski? Pół miliona złotych. Kampanię samorządową. Jak pani twierdzi, gdzie te pieniądze popłynęły? Na plakaty? No co, czy pani w ogóle mówi? Jeśli przykładowo... Panie ministrze, jeśli jedzie pański kolega z resortu, obiecuje pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości i dostaje je szpital w czasie kampanii wyborczej, to czy nie jest to robienie kampanii za pieniądze to z funduszu? Pani redaktor, powiem inaczej. Jeśli samorządy zarządzane przez polityków PSL-u, bo jest ich wiele spośród beneficjentów Funduszu Sprawiedliwości, w szczególności w zakresie wozów strażackich dla Ochotniczej Straży Pożarnej, co też pan Banaś kontestuje, że Straż Pożarna nie może mieć wsparcia ochotnicza w sprzęcie, które na przykład jest używany do w pomocy ofiarom wypadków drogowych. Chociażby w Ciechanowie szpital zarządzany przez jednego z prominentnych polityków tej partii. Ja pana pytam otrzymał o wsparcie. Polityków chwila, Solidarnej pani Polski. Postawiła pan nie tezę. Jest z PSL-u chyba. Pani postawiła, pani pan się pani przepisał do nie, PSL-u? Pani postawiła tezę, że to są jakieś fundusze wyborcze. Skoro szpital w Ciechanowie dostaje pieniądze, zarządza tam PSL, czy w takim razie Fundusz Sprawiedliwości robi mu kampanię, czy jeśli ale pytanie szpitale. Jest takie, czy ale dlaczego te pieniądze były przekazywane z tego funduszu? Z tego powodu, że zgłoszono zapotrzebowanie i uznano, że w tym miejscu to zapotrzebowanie spełnia cele funduszu, którym jest między innymi przeciwdziałanie przestępczości, bo jeśli przykładowo mamy taką sytuację, że do szpitali przecież trafiają ofiary przestępstw również, najczęściej właśnie jak się zdarza nagły wypadek,
załóżmy, nagły wady, komuś coś się dzieje, tak? Jest udzielana pomoc w szpitalu. Panie ministrze, sformułowaliście tak tę ustawę, że właściwie wszystko można podciągnąć pod Ale chwilę. Najpierw pani twierdzi, że zaczyna pani rozmowę, że coś wypływa, że jakiś fundusz wyborczy... Oczywiście, że wypływają pieniądze. Tak sformułowaliście tę ustawę, że... No, panie rektor, to też jest jedno z zastrzeżenników mówiące, że nie ma precyzyjnych zasad. Otwiera Solidarnej Polski. Ale czy jeśli Rafał Trzaskowski otwiera jakąś inwestycję w Warszawie, to oznacza, że robi kampanię wyborczą w ten sposób ze środków publicznych? A czy, panie ministrze, a czy nie jest tak, że Jarosław Kaczyński nie dotrzymał obietnicy podziału subwencji dla koalicjantów i wy po prostu zorganizowaliście sobie z publicznych pieniędzy fundusz dla Solidarnej Polski? Panie rektor, to co pani robi w tej rozmowie w tym momencie jest nikczemne, tak jak nikczemny jest pan Marian Banaś, ponieważ pani twierdzi, że pomoc pokrzywdzonym przestępstwami. Ale to jest pomoc dla kolegów z Solidarnej Polski, a nie pomoc dla... 180 milionów złotych na wozy strażackie, kilkadziesiąt milionów na budowę kliniki Budzik, kilkadziesiąt milionów na sprzęt w szpitalach. To nie jest to pieniądze dla polityków Solidarnej Polski. Ja mam nadzieję, że żaden z moich kolegów z Solidarnej Polski nie będzie musiał korzystać z tego sprzętu, żeby ratował mu życie, i mam nadzieję również, że inne osoby, tak jak pani, nie będą musiały z tego sprzętu korzystać, z tego powodu, że to jest sprzęt dla wszystkich. Sprzęt po to, żeby właśnie w takich sytuacjach, gdzie są jakieś braki, a jeśli są fundusze, które mogą te braki uzupełniać, a takim funduszem jest właśnie Fundusz Sprawiedliwości, właśnie na przykład spowodował, że dzięki temu, że Ochotnicza Straż Pożarna ma nowoczesny wóz strażacki ze sprzętem, który może szybciej pozwalać ratować ludzi z wypadków drogowych, to właśnie jest cel funduszu, ponieważ jak jest wypadek drogowy, pani doskonale wie, że zazwyczaj, jeśli są ofiary śmiertelne bądź ciężko ranne, to jest to kwalifikowane różnego rodzaju przestępstwo. I właśnie te cele, które kwestionuje pan Banaś, które de facto pani kwestionuje, jako jakieś cele, które mają być dla mnie, dla moich kolegów z Solidarnej Polski, jakoś prywatne, to jest po prostu dla Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości na badanie prześladowań chrześcijan w Polsce. Badano między innymi i monitorowano sposób przedstawiania chrześcijan w Newsweeku, Onecie Wyborczej, analizowano prozę Sapkowskiego i Stephena Kinga. To jest, panie, kolejne uproszczenie z tego całego cyklu manipulacji, o których rozmawiamy. Zresztą 15 minut rozmawiamy o jednym temacie. Widać po prostu manipulacja i jakieś uproszczenia. Czy chrześcijanie są w Polsce prześladowani? Odpowiem panie to pytanie bardzo łatwo. Z tego powodu, że mamy do czynienia w Polsce, chyba nie zaprzeczy pani, chociaż Onet próbuje to trochę ukrywać w swoich publikacjach, nie eksponuje tych informacji, które się pojawiają o atakach na kościoły, o dewastowaniu kościołów, atakach na księży. W ostatnich miesiącach było bardzo dużo tych przypadków i badanie, które pani przywołuje... A będziecie robić badania ataków na kobiety, które maszerują w marszach czy protestują? Kolejny raz pani mi przerwa, odpowiem na to pytanie. I bardzo chętnie odpowiem na to pytanie. Natomiast mamy do czynienia z stanem, w którym rzeczywiście, pani się uśmiecha, ale w Polsce kościoły są atakowane przez zwolenników różnego rodzaju lewicowych ideologii. I, ale nie jest to chyba zjawisko masowe. Proszę dać mi powiedzieć. Które wymagałoby badań socjologicznych za 2,5 miliona złotych. Jeśli widzimy powtarzające się zachowanie, również widzimy pewne procesy informacyjne, które... pewne zachowania próbują socjalizować jako normalne, to zasadnym jest, że nasze państwo powinno prowadzić badania, które doprowadzą do wniosku, skąd się pewne zjawiska biorą i jakie należy kwalifikować, czy są to zjawiska pożądane w państwie prawa, czy też niepożądane. Jeśli są niepożądane, w jaki sposób państwo powinno postępować, by można powiedzieć, doprowadzić do sytuacji, że pewne normy nie są naruszane. I teraz przechodząc do pani drugiego pytania, bo oczywiście pamiętam doskonale pytania, na każde z chęci odpowiadam. Oczywistym jest, że jeśli mielibyśmy do czynienia z sytuacją, że osoby manifestujące te poglądy, które w sposób agresywny prezentują wobec Kościoła, były atakowane w przestrzeni publicznej i nie miały miałoby należytej ochrony, należałoby prowadzić takie badania. Natomiast jest odwrotnie. Takie osoby często dzisiaj są przez takie media, te, które pani reprezentuje, chronione i wręcz zachęcane do tego, by czyniły akty agresji. Nie ma pan takiej obawy, że zostaniecie jednak rozliczeni za to wykorzystywanie publicznych pieniędzy do celów partyjnych? Panie rektor, w ogóle ja nie rozumiem. Cele partyjne, jakby nasi słuchacze zrozumieli. Cel partyjny to jest, jeśli ja prowadzę kampanię wyborczą i kupuję reklamę. Tak jak minister Warchoł kupuje reklamę. Panie ministrze, musimy zmierzać do kropki. Panie rektor, ja zmierzam do kropki, tylko pani stawia tak daleko idące tezy, że to wymaga zdecydowanej odpowiedzi.
działania partyjne to jest robienie kongresów, wykupywanie reklam, robienie raportów, pisanie programów politycznych. Robienie kampanii również, tak jak w Rzeszowie. Pokazywanie swojego programu wyborczego. Natomiast pół miliona natomiast każdy polityk, dla szpitala. Bo okazuje się, że ten Fundusz Sprawiedliwości to jest coś takiego, że jak politycy otwierają drogi, szkoły, przedszkola w całej Polsce samorządowi poziomu centralnego, to jest w porządku. No minister sprawiedliwości nie buduje dróg, więc zrobił sobie fundusz i teraz z tego funduszu się promuje politycznie. Panie redaktor, to po prostu jest działanie funduszy jest oparte o prawo, są konkretne projekty, są konkretne manipulacje, którymi pani posłużyła. I mam nadzieję, że widzowie Onetu, oglądając tę rozmowę, dostrzegą skalę tej manipulacji. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem dzisiaj był wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Bardzo państwu dziękuję. Dziękuję, do zobaczenia. Dziękuję bardzo.